Ktoś ma prawo robić to, co chce, żyć tak, jak chce i żyć po swojemu. Ten duży problem z empatią powoduje to, że te relacje często są bardzo bolesne. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o osobowości anankastycznej, czyli o zaburzeniu osobowości obsesyjno-kompulsyjnym, który razem z zaburzeniem lękowym i unikającym tworzy wiązkę C według klasyfikacji DSM-5, czyli grupę zaburzeń osobowości, które charakteryzują się lękiem, napięciem. To są takie bardzo mocno neurotyczne osobowości. I zanim opowiem tutaj o tej osobowości, przedstawię Wam przykład. Wymyślony przykład osoby, która mogłaby zmagać się z takim zaburzeniem. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do dzielenia się tymi treściami, jeżeli oczywiście uważasz je za wartościowe. Marek ma 45 lat i zgłosił się do lekarza rodzinnego, ponieważ cierpi na wrzody żołądka. Po wielu badaniach i kuracji lekarz rodzinny zalecił mu, aby zgłosił się do poradni zdrowia psychicznego, do psychologa i do psychiatry, ponieważ uważa, że jego problemy zdrowotne mogą wynikać z nieradzenia sobie z emocjami. Marek kompletnie nie zgadza się z tym, co mówi lekarz. Twierdzi, że nikt nie będzie wymawiał mu choroby, bo poza tym nie ma czasu na chodzenie po psychologach, a dodatkowo to jest zbędny wydatek. Marek jest wzorowym mężem, jest wiernym mężem, ma dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym, jest odpowiedzialnym rodzicem, wymagającym rodzicem, a także jest znakomitym pracownikiem, bardzo cenionym, zajmuje kierownicze stanowisko w dużej międzynarodowej firmie, jest analitykiem finansowym i w swojej pracy spędza około 10 godzin dziennie, czasami trochę więcej. Marek bardzo lubi swoją pracę, natomiast czasami przysparza mu trochę frustracji, ponieważ jego podwładni często nie wywiązują się ze swoich obowiązków tak, jak należy i Marek musi ich poprawiać. Niejednokrotnie, kiedy któryś z jego podwładnych popełni jakieś niedociągnięcie, jakiś błąd, Marek wpada w furię i uważa, że tak naprawdę no, nie powinni tu pracować i on musi poprawiać ciągle ich błędy. W domu Marek jest bardzo uczciwym, prawym domownikiem, jest wiernym mężem, natomiast jego relacje z żoną czasami są przyćmione przez to, że Marek jest niezadowolony z tego, jak jego żona prowadzi dom. Marek narzeka często na bałagan w domu. Ciężko mu wytłumaczyć, że dzieci w wieku przedszkolnym, no ciężko utrzymać porządek w domu, kiedy ma się dzieci w tym wieku. Marek twierdzi, że po prostu jego żona ma, jakby nie ma podejścia do dzieci i powinna wymagać od nich więcej. Sam Marek w domu trzyma bardzo duży porządek do tego stopnia, że swoje ubrania układa kolorystycznie w szafie. Natomiast żona Marka pracuje w przedszkolu. Marek często wypomina jej to, że studia, które przed laty skończyła, tak naprawdę no, nie są dobre, nie jest to zawód opłacalny i mogła, tak jak Marek, studiować ekonomię. Od lat Marek nie był na urlopie. Tego sezonu żona namawia go, żeby wybrali się na wycieczkę zagraniczną na 2 tygodnie, ponieważ jakby stać ich na to. Niestety Marek w ogóle nie zgadza się na taki stan rzeczy. Twierdzi, że po co wydawać pieniądze na zagraniczne wycieczki, kiedy tak naprawdę mogą pojechać do rodziny
i zaoszczędzić, nie wydając żadnych pieniędzy. A także ten wyjazd dwutygodniowy jest totalnie bez sensu, bo co będą robić przez 2 tygodnie na urlopie, wystarczy im dosłownie kilka dni wypoczynku. Marek bardzo lubi planować. Uwielbia mieć wszystko według swojego harmonogramu i bardzo złości się, kiedy jakieś plany jego nie mogą być zrealizowane. Kiedy pewnego razu jego żona zaproponowała mu, żeby wyszli spontanicznie do kina, ponieważ jej siostra może się zająć dziećmi, Marek nie zgodził się, był niezadowolony, mówiąc, że po pierwsze, tak na ostatnią chwilę on nie będzie teraz wszystkiego rzucał i przecież ten czas, jeżeli siostra żony może się zająć dziećmi, to on może po prostu popracować i naprawić te wszystkie niedociągnięcia swoich pracowników, współpracowników i podwładnych, a nie będzie tracił czasu na wizyty w kinie i oglądanie jakichś niemądrych filmów. No bo cóż jego żona może zaproponować, pewnie jakąś komedię romantyczną, to w ogóle nie ma żadnego sensu. Marek uwielbia planować, uwielbia tabelki, zawsze budżet miesięczny dokładnie planuje każdy wydatek i jest niezadowolony, kiedy czasami coś wypadnie, żona kupi coś, jakby nie uzgadniając z nim, nie lubi tego. Marek również ma taki sposób bycia, że kiedy jest wśród znajomych, wytyka im różne niedociągnięcia, błędy. Zwraca dużą uwagę na to, jak inni mówią, jak się wysławiają, jakie mają zawody, jak organizują swoje życie. Marek nie widzi w tym nic złego, wręcz przeciwnie, przecież on wie, jak należy postępować. Jest już 45-letnim mężczyzną, choć wcześniej też miał spore doświadczenie i też się nim dzielił, mówiąc innym, jak powinni się zachowywać, jak powinni wyglądać, jak powinni postępować, jak powinni wychowywać swoje dzieci. Więc Marek tak naprawdę nie widzi w tym nic złego, gdyż on wie, jak jest, ma rację i po prostu tą racją się z innymi dzieli. Tak mogłaby wyglądać historia osoby, która być może ma zaburzenie osobowości anankastyczne, być może ma jakieś cechy zaburzenia osobowości anankastycznej, ponieważ to są osoby, które bardzo często są pracoholikami, perfekcjonistami, pedantami, uwielbiają kontrolę i same są bardzo skrupulatne, bardzo dokładne. I to może nie budzić zastrzeżeń, bo to są osoby bardzo często wysoko funkcjonujące, ponieważ one bardzo dobrze wykonują swoje zadania, to mogą wydawać się właśnie osobami takimi bardzo dobrymi pracownikami i dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Ale w tych pytaniach o osobowość anankastyczną było pytanie, no ale w czym jest ta ich toksyczność? I teraz tak, po pierwsze, toksyczność polega na tym, że te osoby mają problem z empatią. One naprawdę ciężko im się przychodzi wczucie się w drugiego człowieka. I one myślą, że inni mają tak jak oni. I ciężko im zrozumieć, że ktoś ma prawo robić to, co chce, żyć tak jak chce i żyć po swojemu. Ten duży problem z empatią powoduje to, że te relacje często są bardzo bolesne, bo przebywanie dłużej z osobą, która nie jest w stanie wczuć się w Twoje emocje, w to, co Ty przeżywasz, nie jest łatwe. Drugi element tej toksyczności polega na tym, że te osoby przedkładają obowiązki nad relacje. Tak jak w historii Marka, dla niego praca jest ważniejsza niż wyjście z żoną. Relacje takie rodzinne nie są istotne, one nie są produktywne. Dla nich najważniejszy są zadania, jest praca, wykonywanie obowiązków. Relacje są drugoplanowe, są drugorzędne i to też jest ogromna trudność.
dzielić życie z osobą, która w ten sposób podchodzi do waszego związku, do waszej relacji, do waszej rodziny. Ponieważ wyjście na spacer, spontaniczny wyjazd na weekend, to raczej nie z tym partnerem, nie z tą partnerką. I trzecia trudność związana z pierwszą, czyli z tym brakiem, bardzo trudnością w doświadczaniu empatii, jest to, że te osoby uważają, że inni powinni zachowywać się tak, jak oni mówią i tak, jak oni. Dla nich wyznacznikiem jest to, co oni robią i jak uważają. Jego racja, jej racja zawsze będzie wyżej. Nie ma opcji, żeby ktoś dyskutował z nimi. Te osoby mają bardzo, w ogóle zaburzenie osobowości polega na sztywności. I tutaj jest brak elastyczności. Brak elastyczności na spojrzenie na coś inaczej, na próbę wytłumaczenia, że ktoś może mieć inaczej, może czegoś doświadczać inaczej i ma do tego prawo i to jest naturalne. Te osoby mają dużą trudność z tym. Więc to są osoby, które są apodyktyczne, lubią rządzić, nie tolerują odmowy. I dla nich to jest wręcz nienormalne, że ktoś ma inaczej, bo tylko one mają ten wzór, jaki powinny. Więc takie cechy, jak właśnie pracoholizm, potrzeba kontroli innych, żeby na pewno inni zrobili dobrze, zrobili tak, jak ja chcę, zrobili tak, jak ja chcę i tak, jak ja to zrobiłabym, czy zrobiłbym, bo to jest dobre i to jest właściwe. I na tą kontrolę idzie bardzo dużo energii, więc to się odbija na zdrowiu tych osób. Ta potrzeba kontroli, jak ktoś inny coś wykona. Druga sprawa, te osoby, ponieważ są perfekcjonistami, często mają trudność z dokończeniem jakichś zadań. I to one w tym momencie ponoszą te konsekwencje i cierpią przez to, bo ciężko im zakończyć działanie, bo ciągle myślą, że może być lepiej, że mogą to jeszcze bardziej dopracować, że one powinny być najlepsze w tym, co robią, jeżeli już się za coś biorą, to robią to najlepiej, więc mają też, pomimo tej produktywności i tego, że w pracy potrafią spędzać dużo czasu i dużo pracują, są pracoholikami, to mogą mieć trudność w zakończaniu projektów, w zakończaniu różnych zadań. Dodatkowo te osoby mają takie przekonanie, że to jest w porządku. Wszystko to, czego doświadczają, jest w porządku. I dlatego tak trudno zrozumieć innym, że no przecież zobacz, jak ja mam. No przecież zobacz, że ja tego... To wygląda tak. Osoby o zaburzeniu anankastycznym nazywają się też osobami o osobowości obsesyjno-kompulsyjnej. I jeżeli być może słyszałeś o takim zaburzeniu, to w dniu świra można je zaobserwować, kiedy ktoś ma potrzebę powtarzania jakiejś czynności, czyli kompulsji, albo obsesji myśli, czyli ma jakieś natrętne myśli, nie może przestać, na przykład myśli, że może kogoś zaraz skrzywdzić, tak? Że może na przykład wziąć nóż i komuś zrobić krzywdę. I to są... To nie może być mylone z osobowością anankastyczną, z osobowością obsesyjno-kompulsyjną, ponieważ zaburzenia lękowe typu obsesyjno-kompulsyjnego są obok innych zaburzeń lękowych, czyli fobii specyficznych, lęku ogólnionego, lęku panicznego, zaburzeniami lękowymi, kiedy człowiek, doświadczając różnych zachowań, różnych stanów, wie, że to nie jest jego. To jest dla niego uciążliwe i to się nie zgadza z jego wewnętrznym ja. Natomiast osoby o zaburzeniu osobowości obsesyjno-kompulsyjnym, czyli anankastycznym, to wszystko, czego doświadczają, jest zgodne z nimi. Dlatego tak trudno leczyć się zaburzenia osobowości, ponieważ to jest zgodne z ego. To jest ich, to jest stały wzór życia, postępowania i to bardzo ciężko zmienić. I te osoby też jakby w tym, co możemy pomylić z narcyzmem, bo osoby narcystyczne, wiadomo, są trudne i są toksyczne i jak najdalej jest od takich osób.
ale tutaj jest troszkę inny mechanizm. Bo osoby narcystyczne manipulują. To jest taka główna cecha. Natomiast osoby obsesyjno-kompulsyjne, czyli osoby anankastyczne, raczej potrafią działać pod wpływem takich furii. One nie zrobią czegoś tak w białych rękawiczkach, bo coś chcą ugrać. Tylko jak coś ich wkurzy, to wpadną w furię i nakrzyczą na ciebie. Więc to nie ma manipulacji, ale jak najbardziej mogą być zachowania przemocowe, no bo jeżeli ktoś robi źle, jeżeli ktoś, to ja mam prawo dać mu po głowie, nie? No bo on robił źle, no to jak on tak może robić źle? To ja mu powiem jak jest i niech mnie dalej nie wkurza, bo zrobił źle. Więc to może być trudne, ale to nie jest taka chłodna, zimna manipulacja jak w wiązce B u narcyzów, czy w osobowości borderline, gdzie ta mocna manipulacja taka istnieje. Tutaj raczej jest taka choleryczność tych osób. One potrafią nawrzeszczeć na kogoś, potrafią wybuchnąć i to może być taką różnicą. Choć oczywiście narcyzi też krzyczą, to też w zależności od tego, jaki to jest typ narcyza. Aczkolwiek tu to jest bardziej, naprawdę osoby anankastyczne, naprawdę one myślą, że mają rację i powinny to zrobić. No bo ten ktoś robi źle. Ale to wynika z lęku, bo to jest rdzeniem w tej wiązce C, jest lęk. Jest lęk i potrzeba kontroli. Zahamowanie takich prawdziwych, swoich naturalnych emocji, potrzeb, jak na przykład potrzeba odpoczynku. Te osoby mają trudność z odpoczywaniem, z wyjazdem na urlop, z takim oderwaniem się. Denerwuje je gadka szmatka, taka sobie po prostu znajomych. Więc naprawdę można cierpieć, bo nieumiejętność odpoczynku, nieumiejętność odpuszczenia, zostawienia czegoś, co już powinno być zakończone w pracy, jest bardzo trudna. Więc tak, jeszcze raz podsumowując, pracoholizm, pedantyzm, potrzeba kontroli, ale też, o tym nie powiedziałam, skąpstwo. Te osoby lubią oszczędzać na czarną godzinę, bo lubią mieć kontrolę nad swoimi zasobami finansowymi, lubią wiedzieć ile mają, lubią gromadzić, mają trudność z wydawaniem, to są zahamowani, mają trudność z odpoczywaniem, z wydawaniem. One chcą pracować i chcą zarabiać i mieć, posiadać. I chcą, żeby inni robili tak jak oni. Więc pracoholizm, kontrola, ponieważ chcą, żeby inni robili tak jak oni. Skąpstwo też wynikające z lęku. Kontrola też oczywiście wynika z lęku. To jest bardzo neurotyczne zaburzenie osobowości. Pracoholizm, taki apodyktyczne, wszystkie takie apodyktyczne zachowania i też mocne przez skupienie się na regułach. Te osoby bardzo lubią reguły i bardzo podporządkowują się pod te reguły, jeżeli je mają i wymagają tego od innych, nawet jeżeli nawet nie mają prawa, tak na przykład, bo ktoś jest zupełnie obcym człowiekiem, nie podporządkował się do jakiejś reguły, to ta osoba najprawdopodobniej zwróci uwagę do skutku. Także reguły, wszelkie listy, planowania, tabelki, kontrola tego, co będziemy robić, co będę robić za godzinę, jak będzie wyglądał mój jutrzejszy dzień, jak będzie wyglądał mój tydzień. I na tym polega ta trudność w obcowaniu z takimi osobami, bo ciężko, żeby tutaj ktoś nami tak zdyrygował, urządził, ciężko, żebyśmy my podporządkowali się pod czyjeś tak bardzo okrutne traktowanie siebie i innych, tak? Bo oni nie tylko sobie robią krzywdę, wprowadzając taką wojskową dyscyplinę, ale też chcą, żeby pod tą dyscypliną byli też inni. Więc nie wiem, czy wytłumaczyłam, na czym polega to zaburzenie osobowości. Też dodam, że jest jeszcze, są zaburzenia lękowe, które nazywają się dokładnie tak samo, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i to jest co innego, bo te osoby doświadczając lęku robią rzeczy, żeby uniknąć tego lęku, ale czują, że to nie jest zgodne z nimi i nie chcą
po raz kolejny myć rąk albo sprawdzać, czy zamknęły drzwi. Natomiast te osoby, kiedy po raz kolejny sprawdzają projekt, który powinni wysłać do szefa, uważają, że tak trzeba, bo tak należy, bo to jest zgodne z ich ego. Czyli te osoby, robiąc te wszystkie różne czynności, gromadząc pieniądze, oszczędzając, nie umiejąc odpoczywać, uważają, że tak należy. Dlatego trudno pracuje się z osobami z takim zaburzeniem, bo to jest bardzo duża sztywność. I też, co ważne, te osoby są asertywne, ale też są mało ugodowe. One nie mają problemu z odmawianiem, ale mają problem z dogadaniem się. No bo żeby się dogadać, no to trzeba dać komuś przestrzeń na to, że może mieć inaczej niż my. Te osoby się raczej nie dogadają. Więc nie są uległe, ale też nie są ugodowe. Słuchajcie, dzisiaj tyle. Jeżeli macie pytania co do tego zaburzenia, to oczywiście zadawajcie je. Ja przed sobą mam jeszcze kilka zaburzeń do przedstawienia, no bo jeszcze chciałabym nagrać, mam zaległości co do wiązki B i osobowości antyspołecznej, ale to też myślę, że to nie chciałabym, żeby to był taki krótki filmik, jak czasami niektóre wychodzą. Chciałabym też poświęcić temu więcej uwagi. Została też osobowość unikająca i lękowa, więc pewnie nagram, ale też mam ograniczony teraz czas. Ale bardzo Wam dziękuję, że oglądacie moje filmy, że gdzieś uczestniczycie też w tej mojej drodze, którą obrałam jakiś czas temu. Pozdrawiam Was ciepło. Cześć!